Na początku na pewno spotkaliśmy się razem, rozmawialiśmy dużo o tym i szukaliśmy wiele na temat turystyki, bo taki był temat. I rozmawialiśmy dużo, powiedzmy, o Urszuli von der Leyen, można powiedzieć, bo to mieliśmy się przygotować z parlamentu i komisji. I właśnie jedno z pytań było dotyczące Urszuli von der Leyen, więc według mnie to dobrze się bardzo przygotowywaliśmy. A w czasie świąt osobno jednakże dużo ze sobą pisaliśmy i dzieliliśmy się informacjami. Z mojej szkoły 8 drużyn wzięło udział, jedna jak widać się dostała z najlepszym wynikiem, także dużo razy braliśmy udział w tym konkursie i pierwszy raz nam się udało, także jestem mega, mega z nich dumna i zadowolona. Poświęcili sporo czasu, spotykali się wspólnie, robiliśmy to na lekcji, po lekcjach, a przede wszystkim ich wspólna praca, tak? Mieli taki jeden dzień wolny, zwolnienie ze szkoły w ramach uczenia się do konkursu. Byli w szkole oczywiście, ale ten czas poświęcili stricte na naukę. Także myślę, że to im bardzo, bardzo pomogło i w międzyczasie jeszcze gdzieś tam pisaliśmy, mailowaliśmy, grupę na Messengerze utworzona, więc gdzieś tam współpraca była cały czas aktywna, ale jak widać udało się. Przede wszystkim, aby opowiedzieć o czymś, co robimy na co dzień, trzeba też dla odpowiedniej grupy osób znaleźć atrakcyjną formułę, żeby o tym opowiedzieć. I właśnie EuroQuiz 2022 to jest doskonała okazja do tego, żeby zaprosić młodzież województwa polskiego do tego, aby wzięła udział w EuroQuizie i po prostu rywalizowała pomiędzy sobą, żeby stać się opolską drużyną właśnie w Unii Europejskiej i żeby zdobyć tą najważniejszą nagrodę, czyli bilet do Brukseli i 30 maja wyjechać do Brukseli reprezentując województwo opolskie. Tak, robimy to z 4 regionami, robimy to z Burgundią, Nadrenią Palatynatem, krajem środkowo-czeskim, my jako Opolszczyzna po prostu równolegle w swoich regionach przeprowadzamy EuroQuiz i właśnie w tych dniach w Brukseli nastąpi spotkanie młodzieży, która wygrywa w poszczególnych regionach ten EuroQuiz. W naszym EuroQuizie wziął udział 400 uczestników. Dzisiaj oczywiście finał złożony z 5 szkół i ich reprezentacji. Oczywiście wielkie gratulacje dla wszystkich tych, którzy doszli do finału, ale najważniejsze dla opiekunki i uczniów 2. Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, bo właśnie oni zostali zwycięzcami naszego tegorocznego EuroQuizu i jadą nas reprezentować do Brukseli na spotkanie z partnerami z innych regionów. Pierwsze 8 pytań było, myślę, że bardzo łatwych. Trudność sprawiły nam pytania odnośnie rzeki polskiej Amazonki. No i myślę, że ta trasa rowerowa. No tak, uważam, że konkurs wcale nie był na jakimś takim bardzo wysokim poziomie. Pytania były dość proste. To było takie na przykład moje małe marzenie, żeby tam pojechać i jeszcze mam teraz tutaj taką okazję z moimi koleżankami, kolegą, także będzie na pewno bardzo fajnie i uważam, że zdobędziemy też dużą wiedzę w tej Brukseli.